Maciek Siama, czekałem na ciebie. Czemu masz wachlarz? Chodźmy do Home Economics Roomu. I pewnie. Accept the offer. Szycie jest takie fajne. Wygląda na to, że Baby jest szczęśliwy. Tak, tak i tak szyjemy. Dobrze się bawimy, ponieważ szycie jest takie fajne. Zróbmy sobie przerwę. Maciek Siama, jesteś tym coraz lepszy. Shubarashi, wonderful. Thanks. A, ja też stałem się lepszy. Cieszę się, że mam takiego fajnego nauczyciela, Tomodachi, jako mojego rywala. Hell yeah. Maciek Siama. Chciałbym zrobić coś japońskiego, ale co? Kimono. Coś tradycjonalne. A, kimono, no właśnie, czytasz w moich myślach. To musi być kimono. Ale to jest bardzo ciężkie do zrobienia. Nie wiem jak, do tego to jest bardzo drogie. To możesz zawsze z papieru zrobić, klejem i tak dalej, taśmą klejącą. Pomyślę o tym. Arigatu, thank you for the advice. Maciek Sama, jesteś naprawdę jedynym, z którym mogę tu pogadać. Jesteś taki miły. O, dziękuję. Jej! A ja dziękuję za level. Trzeci rank. Hell yeah. O, spójrz na ten czas, muszę już pójść do domu. Maciek Sama, sayonara. Maciek Samarytanin. Pewnie. O, hej. Wybacz, muszę pogadać z Fuką. O czym? Jest coś, co chcę po prostu sprawdzić. Wszyscy muszą być zmęczeni po tej misji. Proszę, odpoczcie sobie. Odpocznijcie, nie odpoczcie, kurde. Zapiszę. Ponieważ tak zarąbiście mi poszło i nie chcę tego wszystkiego stracić w jakiś dziwny sposób. Nie wiem, na przykład prąd przestanie działać czy coś. Mitsuru tutaj nie ma, więc pójdziemy do Tartarusa jutro. Po prostu wyluzuj się na razie. Cześć, zazdrośniku. Czy masz dla mnie jakiś rozkaz, szefie? Nieważne. Mam rozkaz. Daj mi twoją czapkę. Champ de fleur. Lustra w tych pokojach zostały rozwalone. Mimo tego, że hotel miał wielu gości, nikt nie widział tego, co to zrobił. Niektórzy goście także zraportowali złodziejstwo w ich pokojach. Ale my przecież niczego nie ukradliśmy. Szkoda. Taka okazja nie nadarza się codziennie. Let's go to sleep. Jestem zmęczony i nie czuję się zbyt dobrze, więc... Ta. Jej! Czuję się teraz lepiej. Słyszysz konwersację. Poranne słońce jest takie odświeżające. Promienie słońca odbijające się od okien to coś pięknego. To właśnie to dlatego, że ten budynek nie został wybudowany aż tak dawno temu, więc wszystko wciąż jeszcze błyszczy. Wiesz, słyszałem od moich rodziców, że była tutaj eksplozja jakieś 10 lat temu. No to jest bardzo bezpieczne miejsce do wybudowania szkoły. I wybudowali nowy budynek po tym, więc... Ale... Jest coś jeszcze do tej historii. Podczas tamtego czasu dużo studentów przestało przychodzić do szkoły. Może dlatego zbudowali ten nowy budynek, by zacząć z czystą kartką. Eksplozja? Czy ktoś coś zrobił w laboratorium chemicznym? To musiała być naprawdę niebezpieczna lekcja. Ja bym powiedział, że ktoś budował bombę atomową. Oh my god, proszę przestań. Oh fuck, nie zauważyłem, co on powiedział, a powiedział, że to będzie na egzaminie. Co było fundamentami w developerowaniu feudalizmu?
co mi to nic nie mówi, co to jest? Konden Einen Sichaizo, wybiorę to, bo jest najdłuższe. Uuu! No właśnie, zapamiętałem, bo ma najdłuższe imię. Ach. Ach, te moje włosy. Tak lśnią w blasku słońca. Nareszcie czas na lunch. Kto chce ze mną, kurde, gadać? Hej, Kazuchi. Idziesz dzisiaj na praktyki? Może. No to, tak. Tak. Chyba, że Kenji przyczłapie się tutaj. Nie. Kenji, ty draniu. Nawet nie dasz zmaksymalizować twojego social linka. A jeszcze tylko dwie kratki są. Jeszcze tylko dwie kratki muszę zrobić. Zapiszę. Spróbuję pogadać z Kenjim, jeżeli to nie zadziała, to z Kazuchi pójdę. A jestem pewien, że to nie zadziała. Chociaż z drugiej strony... Z kimś innym może. Ach, taktyki. Chwila, Kendo Team Chariot. Mam taką personę chyba, nie? Za każdym razem muszę tylko patrzeć. Mam. Ganondorfa. Let's go. Hej bro, idziemy na praktyki. Go to practice, I'll catch up later. Tak, Kendo Team pokazuje wszystko, co tam ma. Fajnie jest. Nie widzisz Kazuchiego? Kurde! Sam nie wziął na ten cały trening i teraz się nie pokazuje. Gekudan High School Main Lobby. Widzisz Kazuchiego? Hej Maciek, o co chodzi? Prawdopodobnie zastanawiałeś się, gdzie byłem. No właśnie. Szpital? Pamiętałeś o tym, co gadali, o czym rozmawialiśmy ostatnio? Oczywiście, że tak. Ty pamiętasz wszystko. No pewnie. Wygląda na to, że Kazuchi jest bardziej szczęśliwy. Właśnie przyszedłem ze szpitala. Mieli rezultaty mojego ostatniego badania. Hej Maciek, ja... Uk. Kazuchi próbował się wstać, ale upadł na jego kolana. Cholera, ja nie mogę. Thanks Maciek. Sorry za to, że jestem taki okropny. Okej. Zabawne, nie? Próbowałem zasznurować moje buty i spadłem. I upadłem. Całe szczęście, że byłeś w pobliżu. Jeżeli to byłby ktoś inny, i to reszta drużyny na pewno by się o wszystkim dowiedziała. Dzięki chłopie, naprawdę jest to dla mnie czymś dobrym. Hell yeah! Piąty rank. Tak jest. Kto jest najlepszy? Ja jestem. Pójdę trochę sam potrenować. Muszę trenować nawet mimo tego, że praktyki zostały zakończone. To wielkie spotkanie nie jest wcale aż tak daleko. W sensie, że ten... jak to się mówi? Turniej czy coś. Ty idziesz, nie? Na razie, chłopie. Potrenujmy kiedyś jeszcze razem. Pewnie. Jeszcze z 5 razy się z tobą zobaczę i później o tobie zapominam. O, w Tartarusie bariera została zniesiona pewnie. Hello, to jest Elizabeth. Tak jest. Thank you very much. The call ended. Welcome back. Welcome. Z każdą pełnią księżyca cienie stają się coraz to mocniejsze. Używają także coraz to bardziej niebezpiecznych ataków. Więc nawet jeżeli mamy mnóstwo czasu przed następną pełnią księżyca, lepiej żebyśmy użyli ten czas jak najlepiej. Jak najmądrzej raczej. Lubię cię wkurzać. Kurde, gdzie fuka? Chciałem dzisiaj pójść. Good. Dobra. To w takim razie zrobię jeszcze jednego social linka. Zaraz, godzina 50. Może jeszcze ze dwa zrobię w takim razie.
czyli jeszcze sobie 2 dni zaklepię. Egzaminy zajebiście. Pójdę spać. Walić wasze egzaminy. Your condition improved because you rested. Oh my god. Tak, tak, magia, magia. Medieval Europe, folklore, paganizm. Chyba wiem, jakie nam zada pytanie. Magus, sorcerer, w Tibi są sorcererzy. Tak, tak, tak. Oczywiście, że mnie zapytasz. Teksty? Jewishowskie? Gnostycyzm. Źle! Nieważne. Nie obchodzi mnie to, co masz do powiedzenia. Ale to nie było to pytanie, które chciałem usłyszeć. Kenji, Kenji! A, dobra, jest. Idziesz dzisiaj na praktyki? Zobaczymy. Dawno tego nie widziałem. Hideyoshiego. O, cześć, baby. Jesteś dzisiaj wolny? Potrzebujesz trochę pomocy? Nie mogę powiedzieć ci tutaj. Idź do fashion klubu przed szkołą i tam onegaishimasu, let's go. Więc tak. Chodźmy z baby, baby, tam połazić trochę. Cześć, baby, baby. Maciek sama. Przychodzisz dzisiaj, nie? Nie? Nie wiem, zobaczę. Accept the offer, arigato. Bebe seems happy. Co? O, ta muzyczka. Kropki. Baby, który jest zwykle bardzo gadatliwy, jest teraz cicho. Nic ci nie jest? Możesz zauważyć, że coś jest nie tak? O, okej. Okay. Ach, ostatniej nocy, moja droga ciocia, została zabrana przez anioły? No way, umarła czy coś? Co? To jest dlaczego? Dlatego. Wybacz, Gomenasiai. Ona była powodem, dla którego mogłem przyjechać do Japonii. A teraz została zabrana. Pomogła mi aż tak bardzo i nie mogłem nic dla niej zrobić. Trzymałem to w sobie. Ponieważ wiem, że płacz tutaj w niczym nie pomoże. No w niczym nie pomoże, ale... Trzeba jakoś te emocje wyrzucić z siebie, nie? Tak, ale widząc ten wyraz twojej twarzy, Maciek, Samarytanin, ja... jest bardzo zdewastowany przez jego stratę. Okej. Okay. Jej! Level! Rank 4! Czemu się nie cieszę aż tak bardzo? Tak jest. Sorry, Gomenasai, nie mogę dzisiaj pracować. No, zrozumiałe, idź do domu. O, już poprawił ci się humor? Uch. Lepiej pójdę się pouczyć, skoro egzaminy tutaj zaraz będą. Czyli co? Czyli to oznacza, że... Moment. Skoro egzaminy zaraz za niedługo będą, to znowu pewnie każdy będzie jak robił, co tylko chce, nie? Jedni będą się uczyć, inni nie. Junpei'owi by się przydały levele. Tak. Zobaczymy, jak jutro będzie. Cześć, Mitsuru. Jest w porządku, by myśleć o twoim zwycięstwie, ale egzaminy są za tydzień. Powinieneś się na nich skoncentrować. I know. No to w takim razie. Może... Nie, pójdę do łóżka, jutro pójdę do Tartarusa i ewentualnie jeszcze się zrobi jakiś social link. Walić egzaminy, trzeba iść spać. Saturday. Hej, co tam? Kropki. Ech, egzaminy za niedługo będą. Czy uczysz się? Naprawdę? Tak jakby mnie to obchodziło. O!
Ja pierdzielę, wkurzasz mnie. No ja i znowu? Ta. Ja pierdolę, dajcie mi spokój. Skąd ja mam to wiedzieć? Kto to jest ten Tyranno Masakado? Imperial Prince. Tak! Bo raczej królów nie było w tych samurajskich rzeczach. To będzie na egzaminie za tydzień, więc bądźcie gotowi. Tak. Nieważne. Po szkole. Ring. Dostałem SMS-a od Akihiko. I Kutsuki dzisiaj przychodzi. Ma coś nam do powiedzenia. Spotkamy się na czwartym piętrze tak szybko, jak wszyscy wrócą. Nie mówcie mi, że... O, dobra, już myślałem. Kędzior, kurde! A nie chcie. Okej. S-Link. Z kim by... Chodźmy do... z Hideyoshi pogadać, ale najpierw chciałbym parę person połączyć. Emperor. Lovers. Temperance. Kurde, mam dużo person, które mi się bardzo przydadzą. Pójdę do Velvet Roomu. Najpierw. Albo nie. Walić to. Student Council Room. A, zamknięte. Nieważne. Co mogę? Do tej chodźmy. Małej killerki. Chwila. Tak, tutaj była. Jaki ona ma? Jaką arkanę ma? Social Link. Powieszony człowiek. Nie mam chyba takiej persony. Nie, muszę ją sobie zrobić, więc idziemy do Velvet Roomu. Nie, Paulownia Malto tutaj. Fak, głodny jestem. Zaraz będę musiał kończyć, bo inaczej spadnę z głodu. Fuse persona. Niech będzie to. Ciebie nie mam. Żadnego socjalinka z tobą. Ciebie mogę się pozbyć. Hanged Man. Potrzebujemy. Albo może w takim razie zwykłą fuzję wykonam? Nie? Ja pierdzielę. A niech będzie, niech stracę. Jest, takie mina kata. Ale Temperance stracę, nie ma mowy. Nie, wiecie co? Muszę pofuzjować to wszystko i... trochę się tego pozbyć. Tak, zarąbiście. Teen Titans... A nie, to Ares, dobra. Myślałem, że to Tytan. Chciałem powiedzieć Teen Titans Go. W sumie to my jesteśmy trochę jak młodzi Tytani. Kontra. To była taka gra na NES-a. Rebelia. A? Matarunda. Nieważne, i tak nie będę go używał. Więc tak. Chariot. Nie chcę tracić Jacka Frosta. Kurde, muszę jak najszybciej tego Kędziego wywalić z social linków. Tail Rider. Ale nie, bo ciebie stracę. Ciebie już mam. Lamia, Hermit. Ale ciebie... nie, kurde. A gdyby tak... Nie, nieważne. Dziękuję za nic, do widzenia. Właściwie nie za nic, no bo w końcu jakieś tam coś porobiliśmy.
Z kim by w takim razie pogadać? Chodźmy do staruszków. Oni powinni być... A nie! Blać. Chciałem stoł! Kurde, jak ona tam. Ale nie, dobra, ją zostawię na później. Jeżeli będę miał odpowiednią personę... Hierofant. Fuck, nie mam. A może tak? Nie, pieniędzy nie mam. Myślałem sobie przyzwać jakąś personę czy coś. Dobra, chodźmy z małą killerką. Co się tu dzieje? Nieważne. Chodźmy pogadać z małą, niedoszłą killerką. Hello. A, co będziemy się dzisiaj bawić? A, co powinniśmy zrobić? Coś mi się zdaje, że zmarnujemy popołudnie. No trudno. Dormitory Command Room. Mitsuru dała sprawozdanie o walce dla Ikutsukiego. Kurde, Ikutsukiego nie było. Właśnie, gdzieś ty kurde był? Okularniku. To nie była trudna operacja, rozpierdzieliliśmy tych dwóch bossów bez problemu. But it's not all bad news. I called today's meeting because... I'm sorry. Before we go on, I'd like to ask Mitsuru-senpai something. Niech zgadnę, te twoje słowa zaraz się przetransformują w noże. Me? Tak jak to powiedział Junpei. Since I've joined, so many things have happened. I went along with it without really understanding what was going on. But now I need to know. I'm gonna ask you straight out. You've been hiding something from us, haven't you, Senpai? You act like you don't know anything about the Dark Hour and Tartarus. But they're related to that accident 10 years ago, aren't they? Yukari. What accident? Te sztylety są naprawdę ostre. Yukari-chan. There was an explosion near our school, and a lot of people died. It must have been big news back then. You know about it, don't you? Yes. Luckily, no students were injured. But, around the same time, a large number of students were recorded as absent. Seems like more than just a coincidence. What do you mean? I dug up some old school records and found something interesting. The students who were absent, they all collapsed suddenly and had to be hospitalized. Tak jak ten, ci cali ci zagubieni robią. Sound familiar? Tak. You know, like the girls who bullied Fuka. There has to be an explanation. What really happened on the day of that accident? Ja pierdzielę, ty żeś ostrzyła te twoje noże przez ten cały czas i teraz dajesz siebie wszystko. The Kirijo group built our school, so you must know something. Tell me the truth. I wasn't trying to hide anything from you. It just never seemed relevant. But... It's okay. It's not your fault. All right. I'll tell you the whole story. Dawaj, słuchamy. The shadows have many mysterious abilities. Some research indicates that they can even affect time and space. Serio? We think of them as our enemies. But what if we could somehow use them to our advantage? To by było niezłe. They would be a source of unimaginable power, wouldn't they? Pewnie. What? 14 years ago, one man pursued that line of thinking. He was the former leader of the Kirijo group, Koetsu Kirijo, my grandfather. My grandfather was obsessed with the shadows. He wanted to harness their power for something extraordinary. Like what? He Bomba atomowa. A team of top scientists. And over several years, he put together an impressive collection. Chociaż chyba Japończycy nie mogą konstruować bomb atomowych. Mają jakiś tam zakaz, o ile dobrze wiem. What? Damn, that's freaking. Więc hej, coś innego zawsze się przyda. However, 10 years ago, during the final stages of the experiment, they lost control of the shadow's power, and in the process, the very nature of the world was altered. Oh my. Do you mean... Czarna godzina. Tartarus. Yes. Tartarus and the Dark Hour. By their account,
The mass of shadows they collected split into several large ones that then dispersed. Czyli to wszystko ich wina. These are the shadows we've been encountering on nights when the moon is full. Is that why they've appeared in different places? Wait a minute. If what you said is true, then why did our school turn into Tartarus? Pewnie dlatego, że ten cały budynek, to całe laboratorium znajdowało się na miejscu szkoły. Don't tell me. That's where they conducted the experiment? Wiedziałem. Tak, wiem, że już grałem w tą grę, ale nie wszystko pamiętam i też próbuję myśleć, nie? Yes. Then those students who were hospitalized. Skurwysyny. I'm afraid it's just as you're thinking. Port Island must have been an ideal location for them. It was a highly populated area, and the Kirijo group had influence there. They could do as they pleased. No i w sumie, no, jakby to powiedzieć, największe cienie są pod latarnią, nie? Strefa była najbardziej, najwięcej ludzi tam było i mogli się jakby to powiedzieć, się ukryć. Dobrze. As you guessed, the experiment 10 years ago was conducted at Gekukan High School. Kropki. Does that mean all we've been doing is cleaning up their mess? Tak jakby. You lied to us? You knew too, didn't you, Senpai? They've just been using us. Or do you not care as long as you get to fight? O, Akihiko też dostaje w pierdol. Never said anything like that. I have my reasons. Think what you'd like. It was my decision not to share that information. I'm sorry. I never intended to deceive you. Convincing you to join C's was my highest priority. As absurd as it may seem, only we, with our personas, can fight the shadows. No, wiem, już nieraz to powiedzieliście. How could you? Besides, some of us were never given a choice. Wyobrażam sobie, że Mitsuru nie miała wyboru. I... Mitsuru, don't. Yukari, it's those in the past who are to blame. No właśnie. And they lost their lives as a result of what they did. We're all in the same boat here. None of us deserve the burden that's been thrust upon us. But... It's been 10 years since that incident. No one knows why those shadows suddenly returned. W sumie też racja. 10 lat i dopiero teraz one się pokazują. But since they're active, at least we can find and destroy them. Do you realize what this means? No, że trzeba walczyć, żeby ludziom nic złego się nie stało. What if I told you that those 12 shadows are the cause of everything? Then if we defeat them all, Tartarus and the Dark Hour will disappear? Exactly! That's what I was going to tell you earlier. See, it's good news, isn't it? Is that true? Masz jakieś dowody? There's evidence to support it. O, no właśnie. Now, our true battle ale powiedz nam, jakie to dowody są? I see. Regardless of what's happened in the past, we must fight to protect the people. No i też to powiedziałem, nie? Kurde, jaki Zem jest zarąbisty lider. O wszystkim myślę. Gaining strength. We can't afford to just wait for them. Indeed. And there are many mysteries still surrounding Tartarus. Why did such a gigantic structure appear in the first place? The answer must lie within it. Dostałem SMS-a, to nic. Musisz pokonać tych 12 cieniów, tak, które to wszystko zaczęły, żeby zniszczyć Tartarusa i czarną godzinę. W sumie czarna godzina to w sumie nawet fajna sprawa, jakby tak się nad tym zastanowić, nie? Bo dzięki temu jesteśmy jacyś tacy wyjątkowi, no nie? No bo tylko my możemy naszych person używać i nikt więcej. Musisz walczyć, by chronić ludzi. Zostało jeszcze 6. Ale to jeszcze nie jest połowa gry. Okej, zobaczmy, jak się wszyscy czują. Ja czuję się świetnie. Good, 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 good. Mogło być lepiej. W takim razie... idziemy. Nie możemy? My? O, skoro Junpei nie rozumie, co się stało, to dam mu, powiem mu co i jak. Ale jeżeli pokonamy wszystkie 12 cieni, wtedy nie będę mógł już używać mojej persony.
chłopie, taka zarąbista moc nie może po prostu zostać że nie mogę ją po prostu stracić. Naprawdę jest mi bardzo przykro z tym wszystkim, ale jeżeli chciałbyś coś wiedzieć, po prostu zapytaj. 12 cieniów? Tak, 10 lat temu wielka ilość cieniów została skonsolidowana w jedną wielką masę, czy jedno wielkie istnienie. Moc była aż tak wielka, była ogromna, o wiele większa niż każdy z cieni, który jest teraz w Tartarusie. Eksperymentowano na nim, ale nieszczęsny wypadek został, ale zdarzył się nieszczęsny wypadek dzielący te coś na 12 cieniów. Te cienie tylko i wyłącznie pokazuje się tylko i wyłącznie podczas pełni księżyca. Dawaj jeszcze. Jak publika zareagowała. W końcu ponad 50 osób zostało rannych w tym wypadku. I media pokazały palcem na grupę Killijoe jako sprawców tej tragedii. I szczególnie skoncentrowali się na jednym naukowcu, mówiąc, że on jest głównym sprawcą za tym wszystkim. Czy to jest prawda, czy nie jest problemem. Publika szukała kogoś, na kim mogła się wyżyć. Więc wybrali jego, mimo tego, że on też był ofiarą. Ich wściekłość była naprawdę wielka. Ciemniejsza strona ludzkości na pewno była pokazana podczas tego czasu. Ja wiem, kim jest ten koleś, ale spoilery, więc nie powiem, kim on jest. Dobra. About Mitsuru Samarytanin, czy tam coś. Podczas pretensji, że ona pomagała grupie, na niej też eksperymentowano przez wiele lat. Więc Mitsuru nie narodziła się z umiejętnością wzywania persony. Została zmuszona do nauczenia się tego. A Kihiko? Znam go i Mitsuru już od dłuższego czasu. Właściwie Akihiko dołączył nas, kiedy był jeszcze w gimnazjum. Wtedy mieliśmy jeszcze trzeciego członka. Ale nieważne. Dobra. W takim razie... 2 godziny 13 minut. Dobra, czas już kończyć. Save. Więc tak. Oto co będziemy teraz robić w następnej sesji. Następna sesja będzie tartarusowa. Będę skupiał się tylko i wyłącznie na Tartarusie, ponieważ mamy egzaminy. No nie chciałbym to skończyć jak najszybciej, żeby mieć już spokój. Powiedziałem, że chciałbym zrobić trochę Tartarusa, trochę łażenia z ludźmi, ale z drugiej strony, jeszcze patrząc na to, że od czasu do czasu Elizabeth do nas dzwoni i mówi, że ludzie się w tym Tartarusie gubią i tak dalej, to myślę, że właśnie najlepszym sposobem byłoby załatwienie Tartarusa, dojście do następnej bariery i po prostu, żeby był spokój. I ewentualnie tam ratować ludzi, idąc jeszcze raz do tego miejsca i przy okazji nabijając levele. No bo czemu nie? No więc następna sesja będzie tartarusowa, na pewno dużo razy zginę, ale nieważne. Mam nadzieję, że wam się podobało i będziecie czekać na następne odcinki z Persony 3 Portable. Ja już będę się z wami żegnał, to był PG i widzimy się następnym razem. Cześć!